W poprzednich filmach widzieliśmy, jak używając wzoru Maclaurena otrzymać rozwinięcia funkcji cosinus x i sinus x w szeregi potęgowe. Było to możliwe dzięki temu, że pochodne tych funkcji jest dosyć łatwo policzyć, w szczególności pochodne w zerze dosyć prosto. Można wszystkie pochodne w zerze funkcji cosinus i sinus łatwo znaleźć. No ale jest jeszcze jedna funkcja, której pochodne bardzo łatwo policzyć, może nawet łatwiej niż sinusa i cosinusa, a mianowicie tą funkcją jest funkcja wykładnicza. No i zobaczymy w tym filmie, jak rozwinąć funkcję wykładniczą w szereg potęgowy i zobaczymy pewien związek, który nam się objawi pomiędzy rozwinięciem funkcji wykładniczej a rozwinięciem sinusa i kosinusa. No dobrze, to zacznijmy od obliczenia pochodnych, więc czyli nasza funkcja to jest funkcja wykładnicza i jest to jedyna taka funkcja, no, z dokładnością do mnożenia przez stałą, której pochodna jest równa niej samej, czyli f' od x. To jest to samo co f od x. No, skoro pierwsza pochodna jest równa funkcji, to wszystkie dalsze pochodne również są równe funkcji wykładniczej i jest to taka wyjątkowa funkcja, której wszystkie pochodne są równe niej samej. No, ponieważ funkcja wykładnicza w zerze jest 0, przepraszam, funkcja wykładnicza w zerze jest 1, no to wszystkie pochodne w zerze też są 1, czyli f' od 0, f bis od 0 i tak dalej. Prawda? Wszystkie pochodne funkcji wykładniczej i jej wartość w punkcie 0 jest 1. I wobec tego, jak wygląda wzór Maclaurena, czyli e do x, no to jest co? Zobaczmy tutaj, czyli wartość w zerze, czyli 1, plus pochodna w zerze, czyli 1 razy x, plus druga pochodna w zerze, przez 2 silnia razy x kwadrat, czyli x kwadrat przez 2 silnia plus x do trzeciej przez 3 silnia plus x do czwartej przez 4 silnia plus i tak dalej plus x do n-tej przez n silnia. No i znowuż ten szereg jest zbieżny dla każdego x-a. Otrzymujemy słynny szereg definiujący, właściwie można użyć tego szeregu jako definicję funkcji wykładniczej, czyli x do n tej przez n silnia, suma od n równego 0 do nieskończoności. No i może tak jak w poprzednich filmach obliczmy, użyjmy kilku wyrazów tego szeregu do obliczenia no e, prawda, e do pierwszej, czyli po prostu e, to co, to będzie 1 plus 1 plus, czyli tutaj w miejsce x stawiamy 1, 1 druga plus 1 szósta, no i plus 1 24. Powiedzmy, weźmy pierwszych 5 wyrazów, czyli to jest 2, potem jest 1 druga i 1 szósta, to jest 4 szóste plus 1 24. 4 szóste to jest 16, czyli to jest 2 i 17 dwudziestych czwartych. No ile to jest 17 dwudziestych czwartych? Dziesiętne przybliżenie. 17 dwudziestych czwartych to jest 0,708, czyli to jest 2,708. Dobrze, natomiast samo e to jest 2,718 mniej więcej, no, czyli e to jest 2,718, no to dokładność mamy ile tam, 1/100, prawda? No więc żeby mieć lepszą dokładność, oczywiście trzeba wziąć więcej wyrazów tego szeregu. Chciałem teraz, żebyśmy zwrócili uwagę na pewien tutaj zaskakujący związek, który nam się objawia pomiędzy rozwinięciem funkcji wykładniczej a rozwinięciem sinusa i kosinusa. Popatrzmy tutaj, popatrzmy, kosinus wyraz 1, potem mamy 1 druga x kwadrat, tu też mamy 1 druga x kwadrat, tylko znak jest odwrotny, prawda? Potem mamy 1 przez 4 silnia x do czwartej, to też jest jakby tym razem z dobrym znakiem. No potem będzie 1 przez 6 silnia x do szóstej tutaj ze znakiem znowuż ujemnym. Natomiast również dla sinusa, prawda, tutaj mamy tak, x to jest x, potem jest 1 x do trzeciej przez 3 silnia. Tu jest minus, a tu jest plus.
Potem jest x do piątej przez 5 silnia, no, której tutaj nie mamy, też jest z dobrym znakiem i na przemian. Czyli widać, że jest jakby jakiś związek pomiędzy funkcją wykładniczą a funkcjami trygonometrycznymi. I w jednym z następnych filmów zobaczymy dokładnie ten związek. Ten związek nazywa się wzorem Eulera i łączy on funkcję wykładniczą, ale od argumentu zespolonego z funkcjami trygonometrycznymi.